Panie trenerze, proszę parę słów o komentarze. Na siebie oczy. Disappointed to lose the match. We were not at our best today. That's why we conceded two goals. And we couldn't score more than one. We had the chances to score more. We started the game quite well. And it could have been 2-3-0 up after 20 minutes. But we have to give credit to Piast. They played a good game and played to their strengths. And stayed in the game for a long time. And of course, when it's 1-1, and it's always possible it can go either way. And they scored two goals, and it was enough for them to win the match. So we have to congratulate them with a good game and with a good start to the season. Oczywiście jestem rozczarowany. Nie byliśmy dzisiaj najlepsi, dlatego strzeliliśmy i mogliśmy strzelić więcej niż jedną bramkę, no i mimo że mieliśmy swoje szanse, ale trzeba też oddać Piastowi to, że grał naprawdę dobrą piłkę. Przystanie 1-1 zawsze jest wszystko możliwe. Każda z drużyn mogła przychylić szale na swoją korzyść. Tutaj Piast, wspierany dopingiem swoich kibiców, stworzył też swoje sytuacje i wystarczyło to, aby wygrać, tak? Jedyne co mi pozostaje, to pogratulować Piastowi dobrej gry, no i dobrego startu sezonu. Dziękuję panie. Dziękuję panie trenerze. Zapraszam teraz państwa do zadawania pytań. Proszę się przedstawić i zadać pytanie. Dzień wieczór, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, z czego wynikają tak duże błędy obrońców? Well, we conceded two goals today, and that is for us too many. And of course, you have to give Piast some credit for putting good balls into the box and for having good runs and movement in the box. But there's no doubt that we would have liked to defend them better and to stop them from scoring. Tak, straciliśmy dzisiaj dwie bramki, to dla nas za dużo, no ale musimy oddać Piastowi to, że naprawdę dobre piłki kierował w stronę naszego pola karnego. Dobrze zawodnicy Piasta ruszali się w środku, poruszali się w polu karnym. No nie ma wątpliwości, że, musimy lepiej bronić. Piotr Kamiński, Leganet. Co z Ondrejem Dudą? Czy to poważna kontuzja, czy można się spodziewać, że zagra w czwartym lidze Europy? What about Duda? It's injuries. It's very injured. That he would play is... We don't think it's a big injury. It was not the ankle that he had problems with in the winter. And he think it's okay. But it was not good enough for him to continue, so it's a little bit too early to say. But hopefully he could be ready to play on Thursday. But we have to wait and see. Nie jest to kontuzja, którą zdarzona, nie jest to tak groźne, jak się mogło wydawać. Chcieliśmy go dzisiaj oszczędzić od tego, oszczędzając go. Mamy nadzieję, że do czwartku do tego meczu będziemy zdolni do gry, ale musimy poczekać i zobaczymy wtedy. Panie trenerze, proszę. Panie trenerze, kasu do podchodzenia. Tak, zapasu. Mam se nerwy vedle začátek, kde na začátku měli obrovské problémy, kde se nám zranil Kamil Vacek. Salazil se a má něco s nohou, ale poprosil mě tak, že by ať počkám 2-3 minuty, že se chce do zápasu vrátit a že v zápasu chce pokračovat. Nám to ten začátek moc narušilo. Nedostali jsme se do tempa, tam soupeř měl vlastně střelil na branku, měl tam dvě šance. Začali jsme i na tři obránce, tam nám to taky nesedělo, o to jsme ty řady přeskupili, ale ten začátek byl špatný. Myslím si, po té 15. minutě, jak jsme se vrátili k tomu na čtyři obránce, začali jsme hrát lépe, drželi jsme balon, měli jsme šance. A potom ta konec té druhé polovice už byl z naší strany velmi dobrý, tam se mi moc líbilo to. A v
Střelili jsme tam i branku, to bylo velmi dobré, takových 30 minut, myslím si, nejlepší, tady, co jsme tady v Divicích. V druhé poločase jsme nastoupili, trošku jsme se bál začali o výsledek, ale já si cením kluku, že strašně bojovali, chtěli to zlomit, chtěli to vítězství nějak dotáhnout do vítězného konce, i když samozřejmě v konce při nás stálo obrovské štěstí, kde Legia měla velkou šanci, ale teď se nám daří, teď máme, dá se říct, takové to trochu štěstí a doufám, že nám to nejvíc vydrží a pomoc děkuji za nádherný večer. Początek był z naszej strony zły, zwłaszcza po zderzeniu Wacka. Wacek mnie poprosił, żebym zaczekał jeszcze 2-3 minuty, że spróbuję, że może mu się uda dograć mecz. Udało mu się dograć, na szczęście. Potem Legia wstrzeliła bramkę, próbowaliśmy grać na trzech obrońców. Pierwszych 15 minut było z naszej strony okropnych. Koniec drugiej połowy już był lepszy, udało nam się strzelić bramkę, też wróciliśmy do gry na czterech obrońców. No i w drugiej połowie chłopcy po prostu starali się walczyć, było po nich widać, że chcą wygrać ten mecz, że bardzo im zależy na tym, żeby wygrać, żeby zdobyć te 3 punkty. Myślę, że teraz mamy też trochę szczęścia i nam się udaje wygrywać te mecze i myślę, że to był w ogóle najlepszy mecz, który był odegrany tutaj w Gliwicach. Dziękuję panie trenerze. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Proszę się przedstawić. Panie trenerze, w następnym meczu będziecie bronić fotela lidera. To jest rzecz, której się nikt tutaj w Gliwicach nie spodziewał przed tym sezonem. Dodatkowa presja, dodatkowa mobilizacja. My jsme si nepočítali, samozřejmě jsme za to velmi rádi, ale držíme se pokory na zemi a já hráčům pořád upozorňuji. Ať si to dneska užijí, ty dva dny, mají dostali 2 dny volno, ať si to užijí, ať to oslaví, ale jakmile tedy přijdou na trénink, už máme před sebou těžký zápas v Poznaní, kde nás nečeká nic lehkého a půjdeme tam zase s pokorou. Sice jsme první, ale půjdeme s pokorou, víme, že je začátek sezóny a ta sezóna je strašně dlouhá, to se může všechno obrátit, ale teď si to užíváme, užijeme si tady vítězství proti Legii, ale s pokorou pojedeme do Poznaně. Czyli my nie liczyliśmy na to, że będziemy liderami tak szybko, że uda nam się po prostu wygrać te początkowe mecze. Jesteśmy i staramy się grać z pokorą. Chłopcy teraz będą mieli 2 dni wolna, ale jak mówię, nie mogą tego nadużywać. Wrócą we wtorek i będą w 100% musieli pokazać, na co ich stać. Teraz nas czeka bardzo trudny mecz w Poznaniu. Jak mówię, pojedziemy znów z pokorą, ale będziemy się starali wywalczyć następne punkty. No, oprawdy, to nie szybko, jo? Szybko lider. To byśmy nie chcieli być lider. Tam. Jsme rádi, že jsme lídr, ale ne šívka, to ne. Martin Nestor vyrástá na jednego z najlepších šelců v extraklasy. To je tež nespodělka jakáž. No, slyšíme pořád Martin Nestor. Samozřejmě jsme znovu u toho Martinovi. Martin se mu daří, hraje dobře. Jo, ale jak říkám, máme pěntá kolejka, ještě přijde hodně mečů, takže počekajme, buďme rádi, že Martin střílí branky a já bych si přál, aby se už jedno Josip Barišič strefil a pak třeba bude střílet on, ale jak znovu říkám, ta sezona je dlouhá a jsme v páté kolejce a je to na počátku všechno. Jako trenér byl pan už kdysi, provadil pan zespoň, který lídera v tabeli? Tak to ne, no ještě ne. To jsem dneska pierwszy raz. Czyli Marcin gra dobrze, stara się, ale jak mówię, jest to piąty mecz kolejki. Chcę, żeby też Barišič w końcu strzelił bramkę, może on wtedy zacznie strzelać bramki. Sezon jest długi, jest to piąta kolejka i do następnego pytania to nie, jeszcze się nie udało. Tak. Já jsem momentálně rád, že vlastně Saša Živě. Saša Živě měl problémy se střelaním brankami a dneska střelit vlastně důležitou branku. Střelit první branku proti Gorníku, důležitou, a dneska taky. Takže já musím říct, že Saša se už taky chytl dobrou formu a střelí branky von, takže a na něho bych se tak mohl pochválit.
Jestem zadowolony z tego, co pokazuje Sasza Żywiec na boisku. Wstrzelił bramkę przeciwko Górniku i teraz się też stara się po prostu. Jestem bardzo z niego zadowolony. Ja zawodzie, panie trenerze. Jas jest uważany za te początkowe wyniki za największą niespodziankę tej ligi. Czy po takim meczu jak dzisiaj, po tym jak wygrał z Legią, to nastawienie przeciwko Piastowi może się zmienić? Rywale będą na Piasta patrzeć inaczej? Tak samozřejmě budou páčit, každý si dá na nás větší pozor, protože z pěti mečů jsme vyhráli čtyři a každý soupeř se na momentálně bude dívat jinak. Takže my se musíme na to připravit a my teď si odpočineme, dostali dva dny volno a už se budeme chystat na Poznaň. Oczywiście będą na nás patřit inaczej. Będą też starali się po prostu zmienić jakoś styl gry przeciwko nam. Wygraliśmy 4 mecze z 5. Teraz chłopacy mają 2 dni wolne, jak powiedziałem, i my się będziemy starali przygotować do następnych meczów. Chciałem jeszcze zapytać o ten pomysł wystawienia Marcina Pietrowskiego na prawej obronie zamiast Krzysztofa Piskiego, czy wcześniej Nufek grał na tej pozycji. Kiedy się zrodził w pana głowie ten pomysł i czy to jest, jakby pan ocenił ten mecz dzisiaj Marcina? Tak jak Martinovi, Martin přišel do Piastu a vyglądal velice dobře na tréninkách. Dobře trénoval, jenomže bohužel byl problém, že Radek Moravský hrál na šedotku s pomocí s Kamilem Vackem dobře a pro Martina to bylo těžké. Ale já jsem s ním rozmlával a Martin mě povedal, že hrával v Lechigdans i na pravé obroně. Takže my jsme, on zahrál velice dobrý meč na Krakovii, jo, tam hrál šedotkového stopera, ale já jsem s ním rozmluvil a říkal, že může hrát i na pravé obroně a dneska zahrál taky velice dobrý meč. Martin přišel do Piasta i byl bardzo v dobré kondici, jednak Moravský s Vackem jim se dobře grál razem. Potem pogadałem s Marcinem i mluvil, že grál też na pravé obroně i stąd to všechno povstalo. Zagrál też super meč, więc tak povstal ten pomysł. Krzysztof Romer, Przegląd Sportowy i Sport. Panie trenerze, czy ten uraz Kamila Wacka może być poważniejszy, czy nie? A drugie pytanie, następnym razem pan nie posłucha piłkarza, bo nie był w pełni sprawny, gdy padła bramka dla Legii, to on stracił piłkę wtedy w środku boiska. Po tym urazu na Kamila Wacka bude to jak zaważne zranienie, a druga otázka, posloucháte ty hráče, protože vypadalo na to, že Vacek už nebude schopen hrát dál. Tak Kamil má problémy, hlas hlavou to má dobrý, ale má problémy s nohou, kde dostal. Přitom mají, jak se tam srazil, nějaký problémy s kolenem, to je jedna věc. A samozřejmě já jsem Kamil mě poprosil, jestli na tým hřišti může zůstat. Já jsem chtěl, aby hrál, aby se naše to rozestavení nezměnilo. Já vím, že přišel na bojsko a ještě byl takovej, nebyl dobrý, prostě běhal tam, kulhal a nehrál dobře. Jak jsem říkal, ta naše první 15 minut jsme hrali špatně a to byl problém. Czyli Kamil má problémy s nogou, głowa jest w porządku, wygląda na to, že má coś z kolanem. Kamil do mě podszedł i poprosił, żeby grać dalej, żeby mógł jeszcze dograć ten mecz. I to chyba wszystko. Kamil Paśniewski, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, Radek Moravský jest tylko zastępcą Adriana Kuczyńskiego w roli kapitana, czy może już jest tym pierwszym wyborem do tej funkcji? Tak on je momentálně zástupcem jeho kapitána. Byli zvoleni 3 kapitáni, byl to Klepčínský, byl to Moravský a Pietrovský, takže těch třech, kdo je na bojisku, je tam pořadí. První byl Klepčínský, druhý Moravský a třetí Pietrovský. Takže když Klepčínský není, tak byl Radek Moravský. A Radek má momentálně velmi dobrou formu, bardzo dobře hraje a i tu roli kapitána plně dobře, i když je mladý, ještě má 21 let, ale Moravský vypadá velmi dobře. Je zastępcą, ale po prostu byli vybrani na počátku 3 kapitánově i je to záležné od toho, kdo vchodí na boisko. Radek hrá dobře i tež v funkci kapitána se sprawdza bardzo dobře.